Ośrodki kultury, w tym także filharmonie, od zeszłego piątku mogą być otwarte, ale wstępnie tylko przez kilka najbliższych dni. Jeleniogórscy muzycy chcą maksymalnie wykorzystać dany im czas i znów zapraszają do siebie na ciekawe wydarzenie. Tym razem jest nim niedzielny poranek muzyczny. Odbędą się dwa poranki, pierwszy o godzinie 10 i on będzie również transmitowany przez internet. Można kupić również bilet dostępu, tak, dostęp do tego poranku w formie online. Natomiast drugi o 13 już odbędzie się bez transmisji. Jednak zapraszamy przede wszystkim do tego, żeby przyjść do nas do Filharmonii, dlatego że różnie może być za chwilkę, tak? A to jest akurat nie taki moment, kiedy można to wykorzystać. Zresztą my bardzo stęskniliśmy się za dziećmi, za ich obecnością na sali. Każdy poranek to nauka poprzez muzyczną zabawę. Możemy Państwu zdradzić, że najbliższe spotkanie będzie miało wydźwięk międzynarodowy. W najbliższą niedzielę zapraszamy na koncert pod tytułem W odwiedzinach u sąsiadów. A to znaczy, że odwiedzimy kraje, z którymi sąsiadujemy my, Polacy. Poznamy troszeczkę ich kulturę, tradycje, zwyczaje, nieco języka. Oczywiście wszystko będzie oplecione wspaniałą muzyką właśnie związaną z tamtymi krajami. Towarzyszyć nam będzie wspaniałe trio. Muzycy w składzie Tomasz Suchowierz na fagocie, Patryk Popiołek na puzonie oraz Mateusz Wójcik na akordeonie. Przypominamy, najbliższy poranek odbędzie się w niedzielę 21 lutego o godzinach 10 i 13. Bilety do kupienia w kasie Filharmonii oraz online. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że na sali będzie jak najwięcej i tych najmłodszych, także tych większych, troszkę starszych. Oczywiście zapraszamy rodziców, dziadków, wszystkich, dlatego że czeka nas wspaniała zabawa. Zresztą i jak zawsze trochę tańca, trochę śpiewu, więc będzie ciekawie i na pewno nikt nie będzie się nudził.